To jest wody elektroniczne. O, tu jeszcze kolega ma prawdziwe wody, ale to jest podobno. Kolega pali papierosa elektroniczne. Mechanizm zegara wieżowego stosowanego, który jest stosowany do zegarów na wieżach kościelnych, na ratuszach, na, no wszędzie tam, gdzie są gmachy użyteczności publicznej. To jest mechanizm, że tak powiem, nieelektryczny. Nie jest to tak, jak dzisiaj się montuje, że wygląda to mniej więcej jak pudełko od butów, włącza się do kontaktu i jest święty spokój. To jest typowy mechanizm wieżowy, prawda? Oczywiście jest naciąg elektryczny, żeby nie trzeba go było nakręcać. Co pani prezentują na tym stoisku? Odzież kapłańską. Praktycznie od skarpetek przez koszule, garnitury do sukienek. Jak zmienia się moda u księży? Praktycznie panuje klasyka, jednak są konserwatystami, więc nie lubią jakichś udziwnień. Fakt, że troszkę w kolorach mogą poeksperymentować, także tak jak tutaj mamy tą beżową przy garniturku, cieszy się zainteresowaniem, chociaż do tej pory nie pytali o to. Kosztuje sutanna? U nas 650 zł. Ma takie wino mszalne? To wino, które my sprzedajemy, bo jesteśmy tylko dystrybutorem wina z winnicy włoskiej. Wina mszalne mają od 14,8% do 16%. To są 14,8% jest to wino wytrawne, białe wino mszalne, wina powyżej 15% są to wina słodkie.